Drodzy mieszkańcy Łomży, święta wielkanocne to święta radości i nadziei, to święta otuchy, to święta spotkań w rodzinnym gronie. Pragnę wszystkim mieszkańcom Łomży złożyć najserdeczniejsze życzenia wesołych, pogodnych świąt. Życzenia spełnienia nadziei, spełnienia marzeń. Chciałbym życzyć, aby ten wiosenny dzień był dniem wzajemnej radości i spełnienia wszelkich oczekiwań każdej łomżyńskiej rodzinie. Życzę więc raz jeszcze pogodnych świąt, a przede wszystkim mokrego, udanego śmigusa dyngusa. Wesołego Alleluja. Na zbliżające się święta Chrystusowego Zmartwychwstania życzę wszystkim tego, co jest najważniejsze, najistotniejsze podczas tych świąt, aby Jezus Chrystus zmartwychwstawał w naszych sercach. On zmartwychwstaje poprzez wiarę i poprzez miłość. Te święta są bardzo wyjątkowe z tego względu, że zaraz po świętach, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, odbędzie się kanonizacja największego z Polaków, Jana Pawła II. I podczas tych świąt wielkanocnych, ale może zwłaszcza w niedzielę Bożego Miłosierdzia, każdy z nas bez wyjątku powinien w swoim sercu postawić pytanie, czy kroczę drogą świętości, czy jestem święty, czy nie lękam się świętości. Właśnie to błogosławiony, a wkrótce już święty Jan Paweł II prosił nas wszystkich, abyśmy naprawdę uczynili to nowe tysiąclecie ero ludzi świętych. Ale świętość rozumiał jako nadzwyczajne podejście do naszych szarych, codziennych obowiązków. Świętość rozumiał jako wielka miłość Pana Boga i drugiego człowieka. Świętość rozumiał poprzez wyobraźnię miłosierdzia w stosunku do innych ludzi. I życzę z całego serca wszystkim tego, co jest najpiękniejsze, najważniejsze, tego, co jest wpisane od momentu Chrztu Świętego w nasze serca. Życzę świętości życia. Niedawno papież Franciszek przypomniał nam takie piękne słowa jednego z francuskich myślicieli, który na koniec własnego życia powiedział, że jest tylko jeden powód do smutku. Nie być świętym. Życzę więc wszystkim radości. Drodzy i mili Państwo, szanowni mieszkańcy Łomży i całej ziemi łomżyńskiej, przybyli goście do naszego miasta. Chciałbym w imieniu samorządu województwa, zarządu województwa na czele z marszałkiem, a także w imieniu sejmiku złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Życzę Państwu, jak zwykle, żeby te święta były dobre, obfite, żeby to były święta zdrowe i radosne. Życzę Państwu, żeby były to święta, mówimy cały czas o atmosferze świąt wielkanocnych i życzę Państwu, żeby to były święta przeżyte w takiej atmosferze, w jakiej sobie Państwo wymarzyliście. Każdy ma jakieś oczekiwania przed świętami wielkanocnymi i życzę Państwu, aby one się spełniły. Jednocześnie święta wielkanocne w tym roku przeżywamy również w otoczce kanonizacji papieża Jana Pawła II. I z tego powodu chciałbym 27 kwietnia zaprosić wszystkich Państwa na koncert, który odbędzie się o godzinie 19 w Kościele Ojców Kapucynów w Łomży. Koncert zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, poświęcony kanonizacji papieża. Grać będzie nasza Filharmonia Łomżyńska, a także występować soliści Opery Bałtyckiej, a więc Jacek Szymański, Dariusz Wójcik i cała ekipa. Ponieważ dzisiejsze życzenia są życzeniami też ostatnimi przed wyborami samorządowymi, które będą oczywiście w listopadzie, ale chciałbym w tym momencie też Państwu powiedzieć, że interesy Łomży
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego są zabezpieczone. Do Świąt Wielkanocnych przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post, poprzez nabożeństwa Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, poprzez nasze parafialne rekolekcje, spowiedź świętą i komunię, aby przyjąć Pana Jezusa do swego życia. To łatwo tak powiedzieć, przyjąć zmartwychwstałego do własnego życia. Co za tym idzie? Za tym idzie to, że musimy przemienić swoje życie, być lepszym, zapanować dobrem nad złem. I tego chciałbym życzyć naszym drogim parafianom, miłym gościom i sobie również, aby nasze życie zmieniało się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży, zbliżają się święta wielkanocne, których największym przesłaniem jest zwycięstwo dobra nad złem, zwycięstwo życia nad śmiercią oraz przesłanie nadziei na lepsze jutro. Wszystkim mieszkańcom powiatu łomżyńskiego, miasta Łomży oraz naszym gościom chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia, aby te święta upłynęły w atmosferze rodzinnej, radosnej. Chciałbym życzyć wszystkim nam wzajemnego pojednania, które jest jedyną drogą do pokoju.